Cześć, pamiętaj, gitara to jest troszeczkę tak jak siłownia. Jeżeli nie ćwiczymy, to nie nabywamy umiejętności, nie jesteśmy w stanie przyjąć na siebie coraz większego ciężaru. Granie na gitarze troszeczkę jest też jak z jedzeniem. Jemy codziennie, a nie jemy raz na miesiąc, czy raz na tydzień, czy raz na 3 dni. Więc pamiętaj o tym. Codziennie ćwicz na gitarze. To jest moja taka codzienna motywacja, żebyś miał, czy żebyś miała z tyłu głowy cały czas taką myśl. Mam jeszcze gitarkę do poćwiczenia. Chociaż 10 minut z metronomem, z minutnikiem, nastawić sobie minutnik, 10 minut ćwiczenia, konkretnych ćwiczeń. Na rozwijanie prędkości. Najpierw na przykład w tempie 100, później 110, 120, 130, 140, 150, ale musimy bardzo pamiętać cały czas o tym, że to ma być progresja szybkości. Coraz szybciej gramy. To jak na siłowni nie podnosimy 5 kilo non-stop przez całe życie, tylko zwiększamy ten ciężar. To tak samo tutaj w gitarze. Zwiększamy ten ciężar, zwiększamy szybkość, a co za tym idzie, zwiększamy też. Podwyższamy poprzeczkę, grając, podkładając pod te ćwiczenia takie mechaniczne, podkładamy później dźwięki ze skali. Cóż to jest za problem, że grasz najpierw pajączki raz, dwa, trzy, cztery, a później grasz fragmenty ze skali, na przykład 1, 3, 4, to są pierwsze 3 stopnie skali molowej. To jest moja motywacja dla ciebie codzienna. Pamiętaj o graniu codziennie, metronom sobie ustawić, minutnik ustawić, zwiększać tempo. Trzymaj się, cześć.